Czy chcesz, by oni nadal decydowali o twoim bezpieczeństwie? Panowie, ciekawy i niestety prawdziwy artykuł w załączniku. Najgorsze jest to, że niekompetencja, nieudolność, głupota, a czasem różne ciemne interesy są zawsze podlewane u nas w polityce obrzydliwym sosem bogojczyźnianych frazesów. Dobro sił zbrojnych, przyszłość polskiego przemysłu i tak dalej. A tak naprawdę wywalamy dziesiątki milionów w błoto lub zgadzamy się na rozkradanie środków budżetowych. W listopadzie niezestrzelona rakieta zabija dwie osoby w Przewodowie. Następnie pod Bydgoszczą przypadkowa osoba znajduje rosyjską rakietę zdolną przenosić głowice jądrowe. A w sierpniu nad Polską latają białoruskie śmigłowce. Czy Polacy mogą czuć się bezpiecznie?